Ostatnio do Was spotkać, jeżeli pozwolicie Państwo, ponieważ wszystkie osoby za tym stołem były już prezentowane, to ja jeszcze przedstawię osobę, która jest ze mną z Warszawy. Przyjechała, ponieważ ja mam dość liczny zespół asystentów tutaj na terenie naszego województwa i Warszawy, to chcę Wam także Jędrka Szmajlińskiego przedstawić, który robi właśnie. Jeden z prawo w tym roku jest panem magistrem prawa, wkrótce będzie go złożył pracę i od tak śmierci jego taty w katastrofie smoleńskiej pracujemy razem po prostu. Jędrek bardzo mi pomaga praca. Więc teraz, jeżeli można, to ja mam propozycję taką, żebyśmy to spotkanie nasze podzielili na takie dwie części. Ja się postaram w części pierwszej powiedzieć Wam troszeczkę więcej na temat Unii Europejskiej, o problemach, jakie stoją przed Unią, o wyzwaniach, jakie mamy w Europie. Słuchajcie, potem będę Was prosił o pytania. Przy czym ja wychodzę tradycyjnie z założenia takiego, że nie ma niewłaściwych pytań. Być może będą jakieś pytania skomplikowane na tyle, że nie potrafię do końca precyzyjnie na nie odpowiedzieć. Czyli, że bardzo bym Was prosił o pytania, o rozmowę, przecież takie spotkania mają taki cel, żebyśmy mogli uzyskać wzajemnie zajętych w całych ponad tysiącletnich dziejach naszego państwa. Warto patrzeć się na Unię dwojako, bo u nas często jest tak, że wtedy, kiedy my mówimy o Unii, to jakby wszyscy głównie widzą te pieniądze, które płyną z Unii na teren Polski. A ja chcę wyjść od czegoś innego. Otóż Unia jest to przede wszystkim dla Polski ogromna szansa cywilizacyjna. Dobrze wiecie, że my w naszych dziejach narodowych byliśmy takim buforem pomiędzy Wschodem a Zachodem. Dobrze wiecie, że zawsze było tak, że wszystkie duże europejskie wojny, to mówię Wam jako człowiek, który się całe życie zajmował wojskiem. Ja byłem zresztą 3 lata szefem operacji w Iraku i w Afganistanie. Spędziłem tam bardzo dużo czasu i zakres zdrowia. Otóż powiem Wam, że zawsze było tak, że wszystkie duże wojny, jak się tak byście spojrzeli, na wojny średniowieczne, na wojnę 30-letnią, na wojny napoleońskie, na pierwszą wojnę światową, drugą wojnę, to było tak, że wszystkie wielkie wojny przewalały się przez... To są całe wydatki w Polsce. 330 miliardów złotych. No dobrze, ale te 330 miliardów złotych idą w ponad 90% na tak zwane wydatki sztywne, czyli to są pensje, emerytury, KRUSy, obronność i tak dalej. Na inwestycje praktycznie pozostaje nam kilkadziesiąt miliardów złotych. Sposób działania, bo w ogóle mamy z naszego województwa, mówię o posłów, trzech tylko. Posłów i senatorów 30 przykładowo, prawda? Więc nas jest w sumie obiektywnie mało, bo jeden eurodeputowany wypada w Unii gdzieś tak na mniej więcej 750 tysięcy ludzi. Ciągle ludzie mówią, a pana tu nie było, tu czy to ja będę, ale co możemy zrobić, jak liczy województwo 2 miliony 100 tysięcy ludzi, a nas jest trzech, a z tego powiedzmy sobie w województwie pojawia się dwójka, prawda? Kolega trzeci woli pracować w polskich mediach przede wszystkim. I teraz mamy dosyć poważny problem, jak się zorganizować, jak słuchajcie dziać. No więc jak się następujący model? Mam we wszystkich 5 głównych miastach naszego województwa takie, słuchajcie, biura etatowe, czyli to jest Bydgoszcz, to Włoczawy, Grudziądz i Nowocław. We Włoczawsku współdziałam, z czego jestem bardzo zadowolony, z obecną tutaj panią Beatą Lejman, także która tutaj siedzi. Zawodowo nauczycielka angielskiego, bardzo dobra i sędzia w różnych sportach, z tego co wiem, taka osoba bardzo aktywna tutaj, więc prowadzi ten biuro, ale jesteśmy wspierani przez różnych wolontariuszy, o czym za chwilę powiem, bo też będę miał propozycję dla Was pewną. Potem mam w każdym powiecie swój punkt informacyjny, czyli że tutaj wszędzie dookoła, w Lipnie, w Aleksandrowie, że tak powiem w Radziejowie, w każdym powiecie mam taki punkt. Po co to robić? Otóż mam to dla realizacji pewnych celów społecznych. Teraz powiem o tych programach społecznych, które staram się realizować. Pierwszy taki duży program społeczny to jest program staży dla studentów z województwa kujawsko-pomorskiego. Otóż mówię o tym dlatego, bo pani dyrektor przed spotkaniem powiedziała, że tutaj są uczniowie z trzech klas, i to są dwie klasy maturalne, prawda?
Teraz powiem wam, jak będziecie zdawali na uczelnię, jaką mam dla najlepszych studentów, celowo używam słowa najlepszych, mam propozycję, program, który już pracuje 3 lata. Otóż mam taki program swój dla studentów najlepszych z następujących kierunków. Wydział Prawa, mam tylko jeden, bo to jest UMK, Europeistyka, dla Wydziału Stosunków Międzynarodowych, Politologia, Transport, Logistyka i Bezpieczeństwo. No bo są, słuchajcie, z biedniejszych rodzin. Są to często dosyć skomplikowane sytuacje. Myśmy w związku z tym uruchomili taki sensie program kursów wyrównawczych. Robimy to tak, że te dzieciaki typują nam ośrodki pomocy społecznej, czyli u was w Włocławku to typuje ośrodek społecznej albo rodzinie, jeżeli jest, to jak tutaj pani tutaj prezydent mówi, to u was jest to ośrodek pomocy na rodzinie. Grupujemy te dzieciaki w grupach do 10. Ja im funduję wszelką pomoc, czyli że tam dostają kredki, rysowanki, wszystko co trzeba do pomocy, do nauki, to dostają to za darmo oczywiście. I potem zajęcia z nimi prowadzą albo moi asystenci, albo zajęcia prowadzą studenci, albo uczniowie z klas maturalnych. Otóż powiem wam, że do tej pory w województwie takie kursy ukończyło 670 dzieci. We Włocławku, Beata, nie wiem, czy już taki grup miałaś. No 4, czyli że we Włocławku były 4 grupy, czyli że takie kursy we Włocławku ukończyło 40 dzieci. Dobrze?